Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Krzysztof, który to mamy 6 października, pora co nieco zaktualizować z waszych komentarzy, co dzisiaj w programie w ogóle, może od tego zacznijmy. Dzisiaj sobie spojrzymy na hitmapę bitcoinową, czyli zobaczymy, gdzie shortujących można wywieźć, czy coś tam się zmieniło. Z waszych komentarzy było dużo propozycji na Ondo, natomiast ja Ondo ogólnie nie będę analizować, ponieważ nie jest na Binance. Tylko te Binance'owe monety analizuję, poza tym na Ondo nie zrobiłbym i tak strefy wyjścia. Co do fajnych monet, to mam APE, który jest jak dla mnie petarda, jeżeli patrzeć od strony technicznej, no to jest dla mnie petarda. Zrobimy sobie strefy wyjścia na Pixelku i zobaczymy sobie sytuację bieżącą na ACE. Zapraszam serdecznie. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie na kurs KAT Pro, gdzie nauczę Cię m.in. od A do Z analizować, czyli strefy popytowe, podażowe, to będziesz umieć. Nauczę Cię strategii krypto, czyli m.in. HP 5015, tak żebyś nie musiał się zastanawiać, co robić na rynku. Nauczę Cię również planować na rynku. Nauczę Cię zarządzać kapitałem, tak żebyś mógł swobodnie wykorzystywać swój kapitał, aby przynosił on jak najlepsze rezultaty. Bonusowo dostajesz ode mnie dostęp do KS-ów, gdzie masz live codziennie o 20 na żywo, masz sytuację live codziennie rano, masz także mój portfel, a w zasadzie to, co prowadzę na grupie, czyli altcoiny od momentu zakupu do momentu sprzedaży. Bez owijania w bawełnę, bez gadania o Lambo, czysta praktyka, którą wykorzystuję na co dzień do handlu. Jeżeli jesteś zainteresowany, link w opisie. Dobra, zaczynamy od Bitcoina standardowo, patrzymy sobie na hitmapę, czyli gdzie mamy tych shortujących do wywiezienia i na chwilę obecną tutaj jest w tych rejonach dużo shortujących, których można byłoby wywieźć, natomiast zauważcie, że też te rejony nad tym szczytem, czyli odwrócona złota strefa, tu jest bardzo dużo też shortujących, no i najwięcej tak naprawdę mamy na tym szczycie, czyli to, co Wam też powtarzałem, że po wybiciu tego szczytu, jeżeli by się udało go wybić, no to następuje short squeeze i tak naprawdę, że tak powiem, shortujący są czyszczeni. Tak naprawdę oczyszczamy cały ten ruch z shortów. Natomiast patrząc w dół, no to ta strefa, na którą Wam wskazywałem w poprzednim też wideo 59513, tutaj pod nią jest takie wsparcie, ale to się też pojawiło jakby znienacka, bo wcześniej tego nie było wsparcia. Dzisiaj zauważyłem, że ono tam jest. Wcześniej było właśnie tutaj w tych okolicach na 57 000, natomiast też się tutaj przesunęło jakaś obrona w okolicach 59 000. Więc tak to na chwilę obecną wygląda. Moi drodzy, w sumie to mało ważne. Ważne, żebyśmy gdzieś tam przeatakowali te shorty na Bitcoinie, natomiast najważniejsze jest to, że tak, patrząc na wykres oczywiście, zrobiliśmy ruch w dół i teraz robimy ruch w górę. I od tego ruchu w górę, czy on będzie większy, mniejszy, to jest mało ważne, będzie jakby najważniejszy następny ruch w dół i to będzie ten ostateczny ruch w dół. Czyli tak dla uproszczenia, gdybyśmy już nie mieli tutaj rosnąć, to teraz ten ruch w dół byłby tutaj najważniejszy, ruch przebijający dołek, prawda? Dlaczego najważniejszy? Bo później, gdybyśmy się budowali, to przebicie tego miejsca równałoby się, że będziemy atakować ten szczyt. Ok? Natomiast jeżeli nie będziemy się cofać aż tak głęboko, czyli pójdziemy sobie tu w górę i tu sobie troszeczkę w dół pójdziemy, to później ten szczyt, który się tu wyrysuje i przełamanie tego szczytu będzie oznaczać, że atakujemy no te shorty właśnie, prawda, czyli tam, gdzie jest najwięcej tych shortów. I tutaj chyba tyle, moi drodzy, no taka sytuacja dość jasna, czytelna i klarowna. Są tu strefy popytowe, ale ja nie gram tych stref z uwagi na to, że tak jak mówiłem, Bitcoin jest w ogromnym ruchu bocznym. No i to nie jest nigdy dobre do grania, prawda, jeżeli chodzi o jakieś tam takie zajmowanie pozycji. Jedyne miejsce, jakie było warto do rozegrania, to to miejsce, o którym Wam mówiłem. Czekaliśmy sobie na to miejsce kilkanaście tak naprawdę tygodni. Lecimy do Pixel. Jeden z widzów pytał o strefy wyjścia, średnia 0,11 centa, więc mam tutaj taki plan, moi drodzy. Ogólnie rzecz biorąc, no ja Pixela aż tak po tak aż fajnej cenie nie mam, bo ogólnie tutaj się interesowałem w okolicach 15 centów Pixelem. Wcześniej tu jeszcze miałem strefę inną popytową, ale nic tam z tego, że tak powiem, nie wyszło. Więc tutaj taka ciekawostka, bo wcześniej też robiłem analizę, tutaj dużo wcześniej była strefa popytowa. To, o czym Wam mówię, to zauważcie, że jeżeli ten ruch się rysuje trójkowy i ponownie wraca, ok, czyli na przyszłość, tak, że tak powiem, jeżeli macie tutaj stąd pozycję, prawda? Była tu strefa popytowa, była, bo żeśmy sobie kiedyś tam robili tą strefę popytową. Jeżeli mamy tą pierwszą falę w górę, druga, która wraca, super, ale trzecia i następne muszą się budować. Natomiast jeżeli po trzeciej fali wraca nam impuls z powrotem, to jest to znak, że lepiej wyjść z takiej pozycji. Czyli, że ta pozycja, ja to zawsze mówię, nie bangla, prawda? Czyli jakby nie pracuje. I tutaj mieliśmy też taką sytuację tak idealnie na tej strefie popytowej, że mieliśmy ten pierwszy ruch, drugi ruch, trzeci ruch w górę, prawda? I po tym trzecim ruchu powinna być korekta i następny ruch w górę, ok? Albo też głębsza korekta i następny ruch w górę. Więc jeżeli, moi drodzy, po tych trójkach nie rysuje się nic więcej, to znaczy, że trzeba z monety wyjść. Natomiast ja tutaj akurat gram pod dłuższy termin, więc nie chciałem się tu handlować po prostu. No nie mam czasu na to, że tak powiem. Więc dla mnie to jest taka strefa popytowa. I teraz co do wyjścia, moi drodzy. Co do wyjścia. No to tak. Tutaj raczej utworzymy cały czas ruch boczny na tym pikselu, czyli będzie cały czas ten ruch boczny, chyba że się coś wydarzy złego, jakby jakieś wiadomości na spadki. Natomiast jeżeli się nic nie wydarzy, to będzie raczej cały czas ruch boczny. I teraz tak, po przebiciu 1743, czyli to jest tak samo jak na Bitcoinie po przebiciu tego szczytu, otwiera nam się droga do 30,82. Jeżeli przebijemy to 30,82, w zasadzie 33,32, to mamy otwartą drogę na ogromną strefę podażową, która jest decydującym momentem. Czyli od tej strefy podażowej zależałoby, czy osiągniemy następne strefy. No i tutaj niestety trzeba czytać. I z drugiej strony, jeżeli cena dochodzi do strefy podażowej i znowu widzimy raz, dwa, trzy, ok, czy też korekty pędzące i cena zaczyna się budować, to z reguły jest to dobry znak, że atakujemy po raz kolejny strefę podażową i jest szansa na przebicie. Natomiast jeżeli widzimy raz, dwa, trzy, cztery i coś więcej, to jest znak, żeby raczej się ewakuować, prawda? Więc to jest taka decydująca strefa na w tym miejscu 9185 i od tego zależy, czy zaliczymy następne strefy. Natomiast aż tak bardzo na razie nie sięgajmy do góry. Najważniejsze jest teraz wybicie tego, jak Bitcoin się zbierze do przebicia i dojście tutaj do tej strefy. No i ta strefa jak zostanie przebita, no to rozpoczynamy jakiś tam alt sezon do tego decydującego momentu. Lecimy do AC. Na AC mam, moi drodzy, taką strefę 1683. Teraz zaraz Wam wytłumaczę, o co chodzi, ale zauważcie znowu ten sam schemat. Mam tu strefę popytową wcześniejszą, prawda? Specjalnie jej tutaj nie usuwałem przed nagraniem. Wcześniejsza, gdzieś żeśmy sobie tam analizowali. I zobaczcie, mamy tą samą sytuację. Mamy jeden impuls, drugi impuls, trzeci impuls. Jeżeli ta korekta zaczyna przebijać ten dołek, to znaczy, że tu już nic z tego nie będzie i trzeba się szykować na następną strefę podażową, prawda? Tutaj z tej strefy, popytową, przepraszam, z tej strefy znowu mamy, moi drodzy, trójfalowy ruch, zauważcie, prawda? Znowu mamy trójkę i znowu z tego nic nie ma, prawda? Tylko że akurat ta strefa jest bardzo duża, jakby popytowa, dlatego tu są jeszcze wewnętrzne strefy, które można grać niżej i taką wewnętrzną strefą, którą można byłoby rozegrać niżej, jest 1683, ale gdyby trend chciał się budować, to już powinien się stąd budować, czyli z tej strefy. Od razu jak wejdzie tutaj w tą strefę, powinno się to budować. Więc zobaczcie, jakie świetne informacje jakby można sobie wyczytać. Natomiast tutaj zobaczcie, że też mamy ruch trójkowy, czyli zobaczcie, raz, dwa, trzy, ok. I teraz po przebiciu tego dołka, no jest, tylko że tutaj już ten ruch jest bardzo skonsolidowany, więc po przebiciu tego dołka, no jest tutaj możliwość zaliczenia tego, tylko że tutaj jest akurat już niewielka różnica. Natomiast jeżeli Bitcoin, moi drodzy, zacząłby robić tą odnogę niżej, że tak powiem, to można by sobie skorelować właśnie z tym AC i tutaj tą strefę, ta strefa byłaby atrakcyjna. Tylko to trzeba też odczytywać, co na tej strefie jakby tam będzie. Więc na AC tak to wygląda, bo tam kolega nie pisał, że chce pod wyjście, więc robię tutaj obecną sytuację, jaką widać na AC. Lecimy do AP. AC, AP, moi drodzy, dużo tego. I teraz tak, jeżeli chodzi o APE, to jest zajebiście, czyli zobaczcie, duży, ogromny clean, prawda? Duży, ogromny clean i ja tutaj miałem taką strefę popytową i o tej strefie chyba też Wam popytowej mówiłem. Tutaj jeszcze zerknę właśnie, bo nieraz mówię, że mówiłem, a myli mi się live'y na grupie z publicznymi, więc mówiłem, moi drodzy, 4 miesiące temu to były tak naprawdę 802 i 542, kurczę, nie widać tutaj, w tych zasięgach 802, 542, więc było mówione na temat tej strefy. Tylko że było 542, ja tutaj troszeczkę, moi drodzy, to zaktualizowałem sobie, niewielka różnica 527, prawda, więc ta strefa była tutaj jakby omawiana, tylko nie wiem, czy był omawiany clean, już mało ważne, natomiast jesteśmy w tym cleanie i teraz tak, jeżeli Bitcoin się nie zwali, powiedzmy, poniżej jakby tego, czekajcie, poniżej, tylko sobie wezmę większy interwał, poniżej tej strefy, prawda, czyli poniżej tej strefy, jeżeli się Bitcoin nie zwali, to na APE jest tu możliwość po prostu zejścia troszkę niżej i tyle. I tutaj tak naprawdę tyle do roboty, prawda, czy też przetestowania tutaj troszeczkę niżej i można by to było skorelować z Bitcoinem, czyli jak będzie w tych strefach, jeżeli będzie, to na APE, moi drodzy, mamy ten duży clean i jest to dość interesujące, prawda, nawet bardzo interesujące to jest, bo zasięg tego cleana jest aż do, tutaj sobie zrobimy, 4905, czyli od obecnego miejsca jest to 600% w górę, to jest zasięg tego klina. Tutaj jest bardzo łatwo znaleźć pozycję, ale to bardzo łatwo. No ja tu nie szukam pozycji, no bo mam jakby z tego miejsca tą pozycję, prawda? Też to rozgrywam w strategii, na grupie prowadzę, więc moi drodzy, nie wiem dokładnie, która tu będzie strefa, dlatego też mówię, żeby to korelować z Bitcoinem, ale jest tutaj bardzo łatwe przyłączenie, bo ten ruch też nie powinien już być dynamiczny, powinno to się tutaj ewentualnie wyrysować też w troszeczkę głębszą tą trójeczkę i to będzie wszystko. Natomiast jakby nie było, jeżeli Bitcoin ruszy, to przebicie tego momentu na APE generuje sygnał wzrostowy, więc wygląda w mojej opinii ten APE apetycznie, tylko trzeba poszukać sobie wejścia. Ja tutaj z tych stref nie robię, bo one są tak małe, popytowe tutaj strefy, że może każda z nich reagować, jeżeli Bitcoin będzie jakiś ruch w dół robić, więc można też nie szukać stref, tylko poczekać, aż Bitcoin po prostu ruszy i gdzieś tutaj w tych okolicach i się interesować, czyli troszkę wyżej, żeby mieć potwierdzenie, że coś się na rynku krypto dzieje. Natomiast clean jest i zasięg jest też no bardzo, bardzo ładny. Tyle, moi drodzy, w tym nagraniu. Dajcie coś do analizy, jeżeli macie pytania, piszcie, będzie mi miło. Tyle, słyszymy się w środę. Wszystkiego dobrego Wam życzę, do usłyszenia, trzymajcie się, hej.